widzę go, ja pierd... O Jezu, patrz. Ale plaga, I znowu wracamy w malowniczą krainę lasów i jezior. Sezon szczupakowy powoli dobiega końca, a grudniowe dni są już wyjątkowo krótkie i zimne. Przenikliwy wiatr precyzyjnie selekcjonuje nad wodą tylko najbardziej zdeterminowanych. Temperatura wody w jeziorach zbliża się do 0 stopni, a niektóre zbiorniki pokrywają się już cienką warstwą lodu. Nieuchronnie zbliża się zima. Czas odpoczynku zarówno dla ryb, jak i dla dużej części wędkarskiej braci. My postanawiamy ostatni raz w tym roku zapolować na piękną kaszubską grubą mamuchę. Poprzeczka została zawieszona wysoko. Czy damy radę? Pierwsze kroki skierowaliśmy jednak na łowisko sandaczowe, na którym nadal mieliśmy niewyrównane rachunki. Grudniowe dni są krótkie, a ryby potrafią żerować dosłownie kilka razy w trakcie doby. Musieliśmy zatem spędzić nad wodą cały dzień, sprawdzając wszystkie partie jeziora. Na dodatek męczący wiatr i załamania pogody dawały nam się mocno we znaki. Po dokładnym wysądowaniu zbiornika odkryliśmy, że cała drobnica zeszła w najgłębszą część jeziora. Czuliśmy w kościach, że jedynie w tym miejscu mamy szansę na rybę. W środku głębszej części znaleźliśmy ciekawy utwór denny. Mianowicie na środku tej miseczki, na której teraz łowimy, znaleźliśmy kawałek bardzo twardej górki z dołami wypełnionymi mułem. Próbowaliśmy tam obławiać bardzo wolno, wlecząc po dnie. No niestety na razie ryby nie są chętne do walki. Mamy nadzieję, że to się zmieni pod wieczór. Teraz chyba spróbujemy trollingiem. Zacięta walka o choćby jedno branie trwała do samego zmierzchu. Pomimo tego, że drapieżniki ewidentnie pilnowały ławic, tego dnia nie mieliśmy nawet jednego uderzenia na kij. Spływając do brzegu, snuliśmy już plan, jak spędzić kolejny dzień nad wodą. Bladym świtem wyruszyliśmy na kolejne łowisko. Postanowiliśmy spróbować swoich sił na płytkich, mocno już wychłodzonych wodach. Spodziewaliśmy się, że szczupaki będą już bardzo powolne i naszą jedyną szansą na skuszenie zębatego zbója będzie bardzo powolne prowadzenie przynęt. Zestaw należało dobrać w taki sposób, aby móc prowadzić przynęty w przypowierzchniowej warstwie wody. Na miejscu zastała nas również ciekawa niespodzianka. No dotarliśmy już, a nasze kolejne przyjemne, piękne, płyciutkie jeziorko. Pogoda idealna, mamy mgiełkę, pochmurno, ale zaskoczył nas tutaj oto taki przypadek, że mamy troszeczkę lodu. Na szczęście dalej na jeziorku już go nie widać, jedynie przy brzegu troszkę, ale poradzimy sobie z tym. Typowo powierzchniowa przynęta. No, łowimy dzisiaj na płyciutkiej wodzie, w związku z tym od razu po zarzuceniu zamykam kabłąk i kij do góry, żeby przynęta od razu leciała przy powierzchni. Na początku byłem pewien, że zaczep. Dobra, łamy go. Od razu go wpuszczam. Po całodziennej walce na pokład wyjechały trzy ryby, w tym największa 78 cm. Jednak cały czas czuliśmy niedosyt. Gdzie są te grube mamuśki? Następny dzień szykował się dla nas wielką niewiadomą. Kolejny dzień i kolejne jezioro. Tym razem mierzymy się z wodą do 12 metrów. Cel? Wysądować ławice lub pojedyncze grube osobniki. Przybrzeżne partie są puste.
Ryby ewidentnie zeszły w głębsze partie, gdzie woda nie jest jeszcze tak wychłodzona. Opływamy jezioro w każdą ze stron. Początkowo mamy problem z odnalezieniem jakiejkolwiek drobnicy. Wędki non-stop zarzucane w trollingu. W ruch idą ciężkie gumy, woblery toniowe, wahadła, ciężkie obrotówki. Nic nie przynosi rezultatu. Udaje nam się zlokalizować kilka grubych ryb przy dnie. Próbujemy skusić je wertykalem, podając przynęty pod sam nos. Udaje nam się zarejestrować na sondzie kilka wyjść do przynęty, jednak ryby są ostrożne i bardzo niechętne. Spływamy z wody o kiju. Coraz bardziej utwierdzamy się w przekonaniu, że lepiej było zostać w ciepłym domu. Zostały nam jeszcze 2 dni. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy odpuścili. W przedostatnim dniu postanowiliśmy odejść nieco od naszego wyzwania i podbudować morale na sprawdzonym i dobrze nam znanym łowisku. Regeneracja sił i ducha przed ostatnim dniem wyprawy była dla nas wręcz konieczna. O, też pięknie. Tak już. Taki ładny. A, gdzie Naładowani energią ruszamy na ostatnią wodę. Tym razem jedziemy wspólnie z Radkiem z Kaszub Bajc. We trzech szanse na okaz rosną, a w końcu Radek zna te wody jak mało kto. Mamy wyjątkowo mało czasu. Dzień jest krótki, a to ostatnie godziny naszej wyprawy. Nagle czuję potężne uderzenie na wędzisku. Ryba prawie wyrwała mi kij z ręki. Jedziemy, Rafał, w akcji. Możemy kawę wypić. Jest grubo. A zgadnijcie na co? Morski jakiś. Co masz na przynęcie? Alga. Alga, łowi wszystko. Kto jest? No szczupaka pewnie dużego. O, chętnie. One tu tak walczą, nie? Nie, jest szczupak, ładny szczupak. No, mamy piękną rybę. No i będzie. Będzie koło metra. O, jest. Pięknie. Jeszcze nie koniec. O, jest teraz go mamy. Metra, no. Jeszcze nie, musi zawiązać. Teraz to mamy. Pięknie. O, pod metr. Ale siła. Jest. Niesamowicie petarda. Silna ryba. Spokojna, ale silna niebywale. Odryzł. Ale dla takiej ryby można się pocieć. Dzień zbliżał się ku końcowi. Drobnica tradycyjnie zaczęła wychodzić ku powierzchni, a słońce szykowało się do ukrycia za horyzontem. Pomimo satysfakcji z pierwszej grubej sztuki na nowej wodzie, nadal żyliśmy pewien niedosyt. To, co zaciął Radek, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Zrzucie branie.
wziąłem wszystko, poprawiłem mu. Będzie grubo. Patrzcie, jaki dzirka. Pięknie. Dobra. Ja mam zwinięte wędki, spokojnie. Patrzcie, co to robi. Powolutku. Ale rybsko będzie. Słuchajcie. Ale nie mogę nic. Dobrze, powoli. Zmęczyć go. Trzeba go zmęczyć. Patrz na kij. Kotwica podniesiona. Oj, widzę go, ja. Cicho. O Jezu, patrz. Ależ knaga, słuchajcie. Patrz. O Jezu. Radek! Panowie! Na pewno nie jest to ryba, którą miałem tu wcześniej. Miałem tu już 110, ale ten jest kolos. Ależ gruba, słuchajcie. Takie ryby na Kaszubach. Ostatnia wyprawa roku powoli przechodzi do historii. Jak to często bywa w wędkarstwie, wytrwałość, determinacja oraz wiara w oczekiwany efekt po raz kolejny przyniosły nam skutki w postaci przepięknego okazu. Nasze szczupakowe apetyty zostały zaspokojone. Teraz można spokojnie odłożyć zestawy w kąt i cierpliwie czekać do kolejnego sezonu. Liczymy, że kaszubskie mamuchy w genialnej kondycji dadzą zdrowe i silne potomstwo, a w przyszłym roku będą jeszcze grubsze i jeszcze bardziej przebiegłe, dając nam równie dużo frajdy co w tym sezonie. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich wędkarskich zapaleńców i życzymy samych sukcesów nad wodą. Widzimy się w maju na kolejnych łowiskach. Do zobaczenia!